mała być. No kur... Tak nie powinno być. Czy to po prostu jakiś cymbał robił? Ale mnie ciarki przeszły, jak sobie pomyślałem, do czego mogłem doprowadzić. Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, mam zamiar zrobić połowę tej ściany, walnąć w regipsach, żeby móc tutaj zacząć składować wszystkie rzeczy, żeby móc naprawić tamtą ścianę i ją w końcu zamknąć. Te profile nie są, kurde, zbyt gęsto zrobione i one się lekko, no, uginają się troszeczkę, no. I tak sobie pomyślałem, a może to pierdyknąć? Patrzcie. O, na środeczku, pyk, tak przytegować do ściany i do profila i to nie powinno wtedy pracować. Co o tym sądzicie? Kurde, wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. Chyba plan doskonały. Takie szybkie porównanie sobie zrobimy. Przed i po. Naciskam. No pracuje. I to dosyć mocno, nie? Tu pierdykniemy. Na wkręciki. Nie ma co się pierdzieć z jakimiś kołkami. I patrzcie. Uszy odginamy. Cyk. Jest różnica w cholerę, nie? Chyba tak zrobimy wszędzie. Nie może być popeliny. To nie może nic pracować. Coś tam delikatnie pracuje, ale w porównaniu do tego, co się dzieje z tamtej strony, no to myślę, że to byłby luksus. Tak to można robić. Do pustaka będziemy przykręcać na wkręty, najzwyklejsze regipsiaki, 5,5 cm chyba, a do blachy na blachowkręty. I cyk! Jeszcze się od was dowiedziałem, żeby przykręcać na przykład do góry albo do dołu te profile, tylko po co? Nie wiem, sprawdzimy jeden. Czy to mi coś da? Może i to coś daje? Wtedy aż tak nie wibruje ten metal. No, może i mieliście rację. Nie, to jednak nic nie zmienia. Zostawiamy tak. Ważne, że jest sztywniej i jak ktoś będzie naciskał, to nic się nie stanie. O, to jest najważniejsze. Ja to akceptuję. No, a jakby ktoś mi przyszedł i chciał pukać w ściany, no to bym mu powiedział: słuchaj, kategorycznie ci zabraniam tego. Powiedziałbym mu stop, nie dotykaj. O, tak bym powiedział i gitara. Wiecie, w tym wszystkim najważniejsze jest to, że ja wiem, że w ściany nie pukać. I to wystarczy. Tu jest tak nisko, że nawet nie miałbym co tutaj zawiesić. Więc nie mam kompletnie czym się przejmować. Będzie git. Pięknie. Muszę pamiętać o tym, że regips ma 2 metry. Od ściany tutaj 1,80 m. Kolejny profil to jest 2,30, a regipsy mam albo 2,60, albo 2 metry. I co teraz? Dlaczego ja tak zrobiłem? Jak to teraz zrobić, żeby było dobrze? Okej, po prostu idę po jeden regips i zobaczymy, co z tego będzie. Muszę się przez te całe śmietnisko przedostać z regipsem. Ten myślę, że będzie idealny na pierwszy ogień. Ile tu potrzebuję? 106,5 cm. Ale też jeszcze sprawdzę sobie od razu długość regipsa. 194. O, to jest jakiś skrawek odcięty. Dobra, zaraz się coś z tego wymyśli. Kurde, 98 on ma. Za krótki. Ja pierniczę. To przytargałem go na marne. Muszę odnieść tego regipsa, ja pierniczę. Idę po kolejny. Dlaczego to muszą być takie ciężkie rzeczy zawsze? Ile ten ma? 2,60. Dobra, zaraz coś się wymyśli. Zaznaczamy. 106,5 cm. 105,5. I lecimy kreskę. A nie, chwila. Przecież zapomniałem, proszę państwa. Wy mi już opierdzieliliście tyle razy za to, że masakra. Powinienem robić kreskę od poziomicy, bo później jest krzywa w cholerę. A tak, krzywa nie powinna być. Mamy tą łatę i robię krechę od tego. Ciach. Ej, powiem wam, że chyba mieliście rację. Fajnie poszło. Tak równiutkiej kreski to ja jeszcze nigdy nie zrobiłem. Jak ja się cieszę, że was mam, nie? Tak tym się zawsze męczył. Ręcznie robił kreski. Od poziomicy coś pięknego. Ho! Jeszcze raz. Ho! Poszło. Mówcie mi, mistrzu. Mistrzu Shaolin. Jednym ciosem karate prawie. Po prostu pierwszy był rozgrzewkowy. Ale za drugim, jak już pierdyknęłem, to nie ma silnych na takie ciosy. Dobra, mam to. W sumie, jak teraz sobie myślę, tutaj jest ucięte, więc to powinno być na ziemi, nie przy suficie. A tam, gdzie jest to takie wrzłobienie, powinno być przy suficie chyba, nie? Odwrócę, dla pewności, ale możecie napisać w komentarzu, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie, bo w sumie to nie wiem, nie?
podkładeczki pod regips, pyk, pyk, tutaj i tutaj. Żeby było łatwiej przykręcać wkręty, zaznaczam sobie kropeczkę tutaj na ziemi i kropeczkę na suficie. I to jest środek profila. Ja dzięki temu będę wiedział, gdzie mam się wkręcać. Dobry patencik mi bardzo ułatwia robotę. Ciach, ciach, no. No i co teraz? Jak to zrobić? Tu mamy profil, a ja tu mam łączenie. Kolejny profil jest tutaj. No i jak to? Ty, co on taki niski? Co jest grane? No nie, no k***wa. Co to k***wa ma być? Jakim cudem aż tyle brakuje? Przecież tam profil widać. Tutaj też jest źle. Co jest, kurde, no? Co ja tu źle zrobiłem? Ile tu jest, kurde? Jeszcze raz to muszę zmierzyć. 108,5? Jakim cudem? A tutaj? 107,5. Co jest, kurde, no? Się zaraz zdenerwuję. No ja pierdziel. 108. Jak ja to niby zmierzyłem? 108, a ja wyciąłem na 106,5. Jakim cudem to tak, kurde, wyszło? No załamka, nie? No patrzcie. Co to ma, kurde, być? Tu jeszcze brakuje kawałek palucha do góry. No patrzcie, ja pierniczę. Ale tam już jest troszeczkę lepiej na końcu. I tak jest źle, bo dalej brakuje tutaj centymetr. Nie wiem, czy tak zostawić, czy nie. No nie, no, no tutaj to nawet profil jest niżej. Dlaczego ja muszę mieć zawsze takie problemy? Nowy regips. Mam nadzieję, że ten gdzieś będę mógł użyć. Ale ogólnie, o ile wyższy? O centymetr? Nawet nie wiem, o ile bym musiał wyższy regips walnąć. Tutaj o 2 centymetry, a tutaj o centymetr. Kurde, chyba tak zostawię. Wiecie? Ej, chwila. To nie było dociśnięte na maksa do ściany. Tutaj o wkręta haczyło. Ej, no teraz lepiej. Zastrane wkręty odstawały od ściany i myślałem, że już jest dociśnięty. Troszeczkę polepszyło to sytuację z tej strony. Uważam, że tak by było git. A tam? Może też się zaskoczę? No nie, tutaj się nie zaskoczę. Czyli tu jest popelina. No tak, przykręcę. Ej, ale chwila, muszę coś z tamtym profilem wymyślić. Tutaj po prostu utnę, ale kolejne odpadki będą. Mogę albo dołożyć profil, albo przyciąć regipsa. Co wychodzi taniej? Teraz pytanie. Wydaje mi się, że taniej może wyjść regips. Dobra, wiecie co? Chyba po prostu zmarnuję regipsa. Musi być równe cięcie. Oby się udało za pierwszym razem, obym nic nie zrąbał. Jadę. Ucięte. I... A! Cios karateki. No, pięknie. Patrzcie. No myślę, że takie coś daje bardzo dużo. Widzicie, jak naciskam, to też tamto też zaczyna lekko pracować, nie? No ale to właśnie przez to, że naciskam, oddaję obciążenie tam. O, ugina się lekko. Ale, kurde, no jest zdecydowanie sztywniej niż było. Przykładamy regipsa. Mamy wkręciki, mamy specjalną końcówkę do regipsów i cyk. No i trzeba tak zrobić całego regipsa, przykręcić co jakiś odstęp i powinno być gitara. Zajebiste siedzonko. Polecam. Kawałek kołeczka, pianka. Kurde, ułatwia robotę jak nie wiem. Ta ściana jest sztywniutka. Prawie. Ale jest ogromna różnica. No, trzeba będzie też tam ściągnąć ścianę i zrobić to samo. Kolosalna różnica. Masakra. Jeden taki głupi pizdryk po środku profila, a tak wiele zmienia. To jest naprawdę teraz fajna, sztywna ściana. No sprawdźmy z drugiej strony, no musimy to sprawdzić, bo wiecie, jak teraz to sprawdzę tu i tu naraz, to będę miał takie porównanie. No nie no, jest ogromna różnica, ta ściana cała pracuje. I nawet nie muszę siły używać, to całe się rusza. No, popelina. Trzeba to naprawić. Nie, lecimy tak jak tutaj. Nie dość, że wkręty gęściej. Nie wiem, dlaczego tutaj tak oszczędzałem. Naprawdę, nie spodziewałem się takiej różnicy. Dalej gdzieś wibracje są jakieś, ale nikt w ściany nie będzie uderzał. A teraz można się oprzeć i nie jest strasznie. W zasadzie kto będzie się opierał tak niską ścianę? Po prostu to nie jest ściana do opierania. Chyba, że na siedząco kucniesz sobie przy ścianie i się oprzesz. To wtedy można. Jest pięknie, ja to akceptuję. Więc ja jestem zadowolony. Mierzę kolejny regips i przekręcamy kolejny. Właśnie, proszę Państwa, wiecie o czym zapomniałem? Tutaj między pustakami, gdzie niegdzie wieje. Są jakieś tam nieszczelności, no i wiadomo, hula sobie później wiatr, jak mocno wieje na dworze. Co prawda i tak będę z zewnątrz dawał izolację, będzie styropian, więc wtedy tych dziur nie będzie, ale myślę, że i tak warto uszczelnić te dziury, bo dzięki temu zawsze to mniej
zimna będzie się przedostawać, nawet przez ten styropian. Zawsze się coś tam przedostaje, a pustaki to jest nasza dodatkowa warstwa. I proszę Państwa, dostałem coś takiego jak piana natryskowa. Służy to do izolacji termicznej i akustycznej. Idealnie, żeby tutaj psiknąć i to sprawdzić. Jak dostałem, to czemu by nie? Normalnie bym psiknął pewnie pianką montażową, więc trzeba wstrząsnąć. Mamy pistoleta i zaraz testuję. To będzie naprawdę ciekawe dla mnie. Tu mamy jakieś końcówki. Wkręcam. Kurde, czego się rzucasz? Cały? Cały, kurde, nowy pistolet już mi upadł, obrysowany. Dobra, trudno. Co to za dźwięk wydało? Dygłem. I mamy dwie dysze. Do tego ja bym założył taką punktową, czyli to. I to się zakręca. Zakręcam dyszę. Proszę Państwa, pierwsze psiknięcie tej piany. Nie wiem, tu jest taka duża szpara, psikniemy tam. Fioletowa. I to sobie rośnie. Okej, okay. Tu mamy otwór. Kurde, powinienem oczyścić tą ścianę, ale tego nie zrobiłem. I co? Jest git? Śmierdzi jak pianka. Dotknąć się jeszcze boję. Dotknę regipsem. No co, pianka. Ciekawe, ile to schnie. Kurde, myślałem, że to będzie taka pianka, jak wiecie, na filmikach czasem widzę na TikToku czy na YouTubie, że jacyś goście w strojach, takich kombinezonach z maskami, psikają na ścianę, gościu przykłada deskę na chwilę, to się napręża szybko i on ściąga deskę i to już jest twarde. Myślałem, że coś takiego to będzie, a to wygląda mi jak taka piana z wanny. No patrzcie, dosłownie taka fajnie mieniąca się piana z wanny. Pamiętam, za dzieciaka nieraz nawet taką pianę robiłem. Psikamy tak wszędzie. We wszystkie te łączenia. Fajnie rośnie, to jest na plus. Myślę, że to na pewno nie zaszkodzi tak psiknąć wszędzie. A spróbujemy z daleka. A, to jest wtedy szerzej bryzga. Dobra. Kurde, szkoda, że ten regips już przykręciłem. No trudno. Tu mamy taką głęboką dziurę. Fajne. To jest naprawdę spoko. Zajebiste. Jezu, jak się kurzy. No bo nie odkurzyłem. Ogólnie z tego, co przeczytałem na puszce, powinienem to na suchą i czystą powierzchnię położyć. No nie zrobiłem tego, ale czy to jakoś zaszkodzi? No myślę, że będzie się dalej trzymać, tak czy siak. Ty, a może całe te cegły bym zakrył? Bo one zimno dają, nie? Wiecie, w końcu cegły. Jakby tak całe je pierdyknąć w takiej piance. Kusi, kusi, ale mi się nie chce, bo musiałbym je całe odkurzyć. Wiecie co? Nie, zrobimy to. Musi być profesjonalnie. Ej, ta piana mocno rośnie, jak tak teraz patrzę, bo psiknęłem troszeczkę, a dosyć mocno wychodzi. Muszę ją bardziej oszczędnie, to może będzie lepiej. Ej, biorę odkurzacz, odkurzę te wszystkie cegły do samego końca i śmigniemy tą pianą po cegłach. Bo jak wiecie, cegły strasznie oddają zimno, praktycznie w ogóle nie chronią przed utratą ciepła, więc jak je psiknę, na pewno to nie zaszkodzi, a będzie lepiej. Albo może nie. Kurde, nie wiem, czy mi się chce. Dobra, nie. Po prostu to zrobię. Po prostu to zrobię. Nie ma co się nawet zastanawiać nad tym. Na pewno nie zaszkodzi. Ja pierniczę. Przecież to jest dramat stać pod skosem. Ej, a może jeszcze tą murłatę bym psiknął? Czy to by było głupie? Chyba nie. Tylko czy to się będzie przytrzymać na murłacie? I czy mi starczy pianek? A, i tak trzeba. I to by wyglądało tak. Czy to by było głupie tak psiknąć? No na pewno nie byłoby głupie. Ale raczej mi nie starczy piany. Dobra, zobaczymy. Jak mi zostanie piany, to tak psiknę. Dobra, proszę Państwa, dzięki temu sposobowi nie powinno nam nigdzie wiać, tak mi się wydaje. No nie, no wszystkie takie szczeliny zapsikałem. Teraz mam tutaj resztę, psikniemy na cegły. Tylko przydałaby się inna końcówka. I patrzcie, bierzemy pianę. Chyba git, nie? Zawsze to mniejsza powierzchnia, gdzie mi zimno leci. Nie wiem, czy mi wystarczy pianki. No patrzcie. Kurde, myślę, że to głupi pomysł nie jest. Bo zakrywam cegły, zawsze to mniej ciepła. Będzie uciekać. Ojojoj, na profil psiknęłem, ale to tam w dupie. I patrzcie, mamy wszystkie szczeliny. Wszystko jest psiknięte. Tam, gdzie oczywiście są przewody, żeby czasem ta pianka, bo nie wiem, czy to jest... Kurde, trzeba sprawdzić. A, jest ognio. Trzeba uważać na ogień, dobra? Więc tu, gdzie jest ta pianka, przy przewodach, ją powycinam. Nie będzie tutaj nigdzie w okolicy pianki, żeby właśnie było bezpiecznie. Tak jak na przykład tutaj jest pianeczka. Ją muszę wyciąć. W razie czego, nie? No bo nigdy nie wiadomo. Wydaje mi się, że wtedy powinien być przewód w peszli, jeżeli dotyka czegoś łatwopalnego.
Ale to jest piękne, nie? Patrzcie, fajnie rośnie. Ej, aż za bardzo, ty! Grube to! Właśnie, ciekawe, czy już zaschło? Tak, kurde. Jeszcze nie, ale cały czas rośnie. O! Tu jest... Oj, kurde, w palucha wsadziłem. Tutaj jest, na tym, piana, o na tym, jedno psiknięcie. Fajnie urosło, powiem wam. Dobra, psikam, zobaczymy na ile starczy tej piany. Od razu prosiłbym, dajcie znać, czy to w ogóle był dobry pomysł, żeby tak pianować. Wydaje mi się, że tak, nie? Ale to różnie bywa. Jak wiadomo, znawcą nie jestem, więc możecie dać znać, czy to był dobry ruch, to co robię. Właśnie się piana skończyła. Fajnie się rozpręża. Wygląda to teraz tak, pianeczka, pyk, pyk, pyk. Myślę, że na całkiem sporo starczyło. Chociaż może i nie, ale jak na tak małą puszkę? Nie wiem, ciężko mi to ocenić, czy to jest dużo zrobiłem, czy mało. Pierwszy raz czegoś takiego używam. Nigdy nie używałem pian tego typu z innych firm, więc ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, ile też taka piana kosztuje, bo nie sprawdzałem. Jakby była tania, to bym używał. Na pewno lepiej mi to zaizoluje niż pianka montażowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, naprawdę nie chce mi się tego robić. Strasznie, ale zrobię to dla świętego spokoju i żebyście mi później pisali w komentarzach, że Hubert, dlaczego to tak zostawiłeś? Ściągniemy ten regips i też psiknę tą pianką pod tym regipsem. Jakbym nie mógł wcześniej pomyśleć o tej pianie, nie? Ale nie, nie pomyślałem. Było tak bez sensu, żeby tylko dotąd było zaizolowane mniej więcej, a tutaj już nie, totalnie bez sensu. Więc ściągam. Czuć, że tu piździ. Bardzo dobrze, że to zdjąłem. Ej, to w sumie tutaj też by się przydało odkurzyć. Nie można zrobić popeliny. Chociaż raz bez popeliny. No, pełna profeska. Nie ma popeliny, pamiętajcie. Ściana psiknięta. Na pewno będzie lepiej niż było. Wszędzie, gdzie blisko przewodu była ta pianka, pozrywałem ją. O, jeszcze tutaj. Bo jest łatwopalna niby. Więc lepiej nie ryzykować, nie kusić losu i żeby tutaj nic łatwopalnego w obrębie przewodu nie było. Kusi mnie mocno, żeby jeszcze zaizolować, no tą wylewkę, nie? A psiknę troszeczkę. O kurde, ty, ja ta końcówka się zrąbała. Trzeba nową. Zategowała się. U! Gdzieś poleciała. Psikniemy. Mam jeszcze dwie takie pianki. Szczerze, nie wiem do czego mogę je wykorzystać, ponieważ chyba wszędzie, gdzie już mogłem, dałem izolację, poddasze zamknięte, więc już sobie nie popsikam, to sobie zaizoluję te. Bo czemu by nie? Dodatkowa warstwa ochrony nie zaszkodzi. To się fajnie rozpręża i w zasadzie cały ten, ta wylewka ma dodatkową izolację. Zaszkodzić nie zaszkodziło, a czy pomoże, to się okaże. Póki jeszcze ta piana mi nie zaschła i nie mam zasypionej końcówki, położę te regipsy i psikniemy jeszcze za tymi regipsami, bo tam tego nie robiłem. Nie, skończyła się. No nie starczyło, no. Szkoda, brakło idealnie. No dobra, na razie trzeciej nie będę otwierał. Jest gitara. Tak zostawiam na razie. O, trzeba wyczyścić pistolet. Zawsze jak używacie pianki, czegokolwiek, pistolet należy wyczyścić czyścikiem. Przykręcone po raz kolejny. Trzyma się to całkiem nieźle. Fajne jest to, że to już nie pracuje. Cieszę się, że dodałem wieszaki pod spód, bo to naprawdę dużo zmienia. Biorę kolejny regips i trzeba przykręcać. Proszę Państwa, kolejny regips został przykręcony. Jest trochę głośno, bo babka pomaga mi sprzątać. Jak widzicie, wszystko jest przenoszone na tą stronę, bo trzeba działać tam. Wyciągnąłem babkę z łóżka, sprząta w szlafroku. Docencie to, napiszcie super babka, a ja przypnę wam serduszko. Patrzcie, no bidulka z szlafroku musiała przyjść, żeby mi pomóc. Właśnie, wiesz co mi się przypomniało? Że nie zostawiłeś łapki w górę. Dotarłeś do tego momentu. Dlaczego jeszcze nie zostawiłeś łapki? Skoro dotarłeś tutaj, to znaczy, że ci się podoba. Zostawiając łapkę w górę, pomagasz mi rozwijać ten kanał. Zostaw taktyczny komentarz, możesz napisać cokolwiek. To też również pomaga przy rozwoju kanału. I jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj i zostaw dzwoneczek, żebyś wiedział na bieżąco, kiedy wlatuje nowy film. Wszędzie założyłem wieszaki, już na całej ścianie. Wszystko przeniesione na tamtą stronę. Tutaj jest czyściutko. Babka, bardzo ci dziękuję za pomoc. Która jest? Jest już po 20, widzimy się jutro. Kolejny dzień, wiecie co? Jest godzina 10, a patrzcie na to. Patrzcie, jak tu jest kuźwa ciemno. Przez to, że jest zima, na dworze jest w cholerę ponuro. I tutaj o godzinie 10 jest jakiś dramat. Tu jest ciemno, strasznie. Kamera mocno rozjaśnia. I muszę zawsze odpalać te zasrane lampy. Dlatego siedziałem sobie w pokoju,
zgasiłem swoje LEDy w pokoju i tak sobie pomyślałem i wszystkie ściągnąłem. Patrzcie, mamy 5 metrów LEDów z mojego pokoju, używki, kurde, jeszcze całe w włosach bibuszki. Przykleimy do sufitu 5 metrów światła i odpalę. Nie będę musiał dzięki temu ganiać z taką lampą. Wydaje mi się, że to będzie na tyle mocno świeciło, że nie będę musiał tej lampy targać. Najlepiej, moim zdaniem, żeby podłączenie LEDów było na samym środku pomieszczenia. Czyli chyba gdzieś tu będzie zasilacz sobie wisiał i tu pasek LED w tamtą stronę. On by był tak i tutaj tak, kostka by wisiała. Czy to jest dobry pomysł? Kurde, tylko na drugiej stronie nie będę miał światła. Tam, bo to jest tylko 5 metrów. Damy chyba tutaj i tutaj pociągnę jakiś przedłużacz. Stąd ruszy pasek. Kurde, czy to dobry pomysł? Dobra, tak robimy. Tutaj to przykleję. Od tej strony tam, będzie tylko na tej stronie światło, a tam już będę walczył z lampą. Widzicie, muszę śmigać z tą lampą i rozstawiać, ustawiać lampki, kurde. Mam super, hiper, ekstra mocną taśmę dwustronną. Przyczepimy to tutaj, cyk, podociskać, pyk, pyk, pyk i się trzyma. Teraz myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, wiecie, później te taśmy będę musiał pozrywać. Jeszcze się okaże, że mi papier na przykład odejdzie z regipsa i będzie lipa. Dlatego taśmy będę nakładał tu, gdzie są wkręty. Później jak się zerwie, i tak to trzeba zaszpachlować, więc jeżeli mi tutaj się zerwie papier, no to i tak musiałem w tym miejscu zaszpachlować, bo są wkręty. Myślę, że to dobre rozwiązanie. Taśmę dwustronną przyklejam co jakieś 20, może 30 cm. Mam nadzieję, że starczy i że pasek LED nie odpadnie. Tasiemki pięknie przyklejone, prawie w linii prostej, trochę falują, ale to nie szkodzi w żadnym wypadku. Zakładamy, tylko nie wiem, czy nie powinienem tego, kurczę, wyczyścić jakoś. To jest cały w kłakach. Czy to mi nie będzie spadać przez to? Dobra, jakoś to będzie. Dosłownie jedną tasiemkę za daleko pociągnąłem. Dobra, zrywamy to. O kurde, no. Zerwał się regips. Tak jak myślałem. Mamy to, kurde. Ale trochę ciemno tu, jak na razie. Proszę Państwa, muszę się połączyć, bo one są na Wi-Fi, żeby móc zwiększyć ich moc i w ogóle, nie? I wtedy będzie gitara. Impreza. Dobra, trzeba się teraz jakoś z tym połączyć. Nie mogę się połączyć z tym gównem. Ty, co za gówno? Przez to, że nie mam tej Wi-Fi, nie mogę się z tym połączyć, ja pierniczę. Co za shit? No nie mogę ich rozjaśnić, bo nie mam Wi-Fi. Mam tylko swój internet. I co ja mam niby teraz, kuźwa, z tym zrobić? Nie, no gówno, zdenerwowałem się. Mamy to, proszę Państwa, ale powiem Wam, że świeci to naprawdę słabo. Tu dalej nic nie widać. Nie, ja myślałem, że to dużo zmieni. Okej, zróbmy tak, sprawdzę to pod względem ISO. Teraz jest 5000, jak wyłączę? 6500. Nie, no to praktycznie nic nie zmienia. Czyli rozmontowałem LEDy z chaty, tu się chwilę pomęczyłem, żeby się okazało, że one mi tutaj gówno dają. Ja i tak muszę lampę mieć. Ale za to patrzcie na to. To są LEDy, nie? O. Każdy kolor tęczy. Ale co z tego? Jak to mi światła nie daje. Ale dobra. Niech już sobie będą. Nie, no porażka. Szkoda, naprawdę szkoda. Ale przynajmniej teraz wiem, że muszę jakieś mocne LEDy tutaj zamontować, jeżeli chcę mieć światło. I też wiem, dokąd sięgnie 5 metrów. Na pewno nie do końca całego pomieszczenia. Jak tu teraz zrobić światło w pomieszczeniu? 5 metrów sięga dotąd, czyli do końca pomieszczenia, bo gdzieś tutaj będzie ściana, brakuje z 2 metry. Świecą tyle co nic. Wiadomo, ja chciałem w dwóch miejscach. Tu i tu. Ale czy to nie będzie za mało? Mam do Was ogromną prośbę. Możecie mi albo na Instagramie, w wiadomości prywatnej, albo po prostu tutaj na YouTubie w komentarzu napisać, jakie LEDy polecacie. Bo tutaj muszą być LEDy, nie? Żeby właśnie nie haczyć głową. Mogę mieć na całej powierzchni położone. Z dwóch stron chcę walnąć LEDy. Czy ktoś z Was ma takie naprawdę fajne, mocne LEDy, żeby to świeciło, a nie robiło taką popelinę, bo to praktycznie nie świeci. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w jakikolwiek sposób pomożecie mi dobrać LEDy. A, i czy da się zrobić bezproblemowo na jednym zasilaniu dłuższe LEDy niż 5 metrów, bo z tego co czytałem od Was, no to one maksymalnie mogą świecić 5 metrów. Że po 5 metrach tracą swoją moc i będzie coraz słabsze światełko. A tu jest 7 metrów. Więc co? 2 metry będę miał ze słabym światłem? Trzeba to jakoś rozwiązać. Więc liczę na Waszą kreatywność i Waszą wiedzę, że doradzicie mi coś naprawdę fajnego. Może i dziwne, że to nagrywam, ale stwierdziłem, że sobie nagram. Teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć dziwnego. Wymienimy sobie ramki w busie. Mam busika, trochę gnije. Patrzcie, o, ruda wychodzi. No, jak to na Fordzie Transicie. Ej,
Tak teraz sobie pomyślałem. Chcielibyście, żebym zaszpachlował auto? Jest specjalna szpachla do auta. Tu ruda wychodzi. Dowiedziałbym się, jak to się robi, bo kurde, gnije jak nie wiem, no patrzcie. Trzeba to naprawić. Mógłbym zrobić odcinek, jak to naprawiamy, bo to jest wszędzie. Tutaj, no tutaj też, wiadomo. O, aż pęka. Tu, no i jeszcze w paru innych miejscach też by się znalazło. Tak czy siak będzie trzeba to zrobić, a mogę to przy okazji nagrać. Zamówiłem sobie z neta piękne, czarne rameczki. Te, one są chyba od nowości, całe popękały. Ostatnio przerejestrowywałem tego busa i dosłownie wszystko już się rozpadło. Trytytek mi się już nie chce znowu zakładać, więc trzeba to wszystko pościągać i założyć funkielnówki nieśmigane. To się w ogóle, z tego co widzę, trzyma na wkręcie. Na jednym wkręciku silikon. Ty, tu jest wszystko. Kurde. Zgniła i się gwint rozwalił. Trzeba coś wymyślić. Kiedyś widziałem i w sumie sam testowałem, ale mi to nie wypaliło jakimś cudem, że nakłada się taśmę i przez taśmę można spróbować wykręcić. Nie wiem, czy to zadziała. Taśma naklejona. Powinno to zadziałać. Tak było na TikToku. Ta chuja. Złożyłem taśmę na dwa, teraz spróbuję. Ta, też chuj dziurę robi, kurwa. Jak ja mam teraz sobie to niby zdjąć? Tak myślałem, że ten plan może nie wypalić. Wziąłem jeszcze obcęgi. Spróbujemy to odkręcić tak. Nie, nie ma szans. Kurcze pieczone. Zasrana śruba. Ty kurde gnoju. Jak ja mam to niby odkręcić, kurde? No porażka. Ścisnę z całej siły. No nie, no ja pierniczę. Ty, a spróbować wbić końcówkę, ale kurde, blacha się może wygiąć, jak będę trzaskał młotkiem. Co by zrobił prawdziwy majster? No bo jak wezmę młotek, przyłożę do tego, będę stukał, no tu jest blacha pod spodem, nie? To nie jest sztywne jakieś. Jeszcze się okaże, że jak będę trzaskał, wygnę blachę pod spodem. I na przykład nic nie zdziałam tak czy siak. Idę, może jakieś wiertło albo coś innego, zaraz coś znajdę. Przygotowałem się. Wziąłem jednak młotek, spróbuję wbić taką końcóweczkę, to jest ta gwiazdka. Jak to nie zadziała, to nie wiem. No nie, no nie wbiję tego. Mam jeszcze mniejszą. Kurde, ta z drugiej strony za mała. No cholera. Inaczej, jeszcze się też bardziej przygotowałem. Wziąłem wiertła do metalu. Tylko jak tak patrzę, one będą za duże. I rozwiercę to całe, piernicze. Wziąłem coś takiego. Nie mam pojęcia, do czego się tego używa, ale wydaje mi się, że mógłbym tym odkręcić, spróbuję. Przycisnę może to jakoś, nie wiem, czy to wierci, co to jest. Nie, to gówno nic nie daje. Kurwa, będę się pół dnia męczył z zasraną śrubką. Piernicze, idę poszukać czegoś jeszcze. Mam mega cieniutkie wiertło do metalu. Zrobię otwór i spróbuję wbić jakiegoś bita. Jak to nie zadziała, to nie mam pojęcia, co ja muszę zrobić. Robimy, nawiercamy na samym środeczku. Próbuję. Mam takiego mega cieniutkiego bita. Spróbuję to wbić. Za duży. Spróbuję na trochę grubszym wiertle. W sumie dużo grubszym. Nie będę się z tym przecież pół dnia męczył. Próbujemy. Jest szansa. Proszę. Niech to kurde zadziała. Ruszy. Kurwa. No nie. Myślałem, że mi się udało. Mogło być tak pięknie. Używa tu silikon. Kto tak montuje ramki? To nie byłem ja, od razu tak powiem. Silikon mam, ja się liczę. Ramka na silikon. Pyk. Ale ważne, że się trzymało. Jak już się ramki pozbyłem, możemy działać dalej. Czyli przykręcić ramkę. Ramka mniej więcej w tym samym miejscu będzie, co była wcześniejsza. I jakoś to będzie. Tak pyknę. Myślę, że jest odpowiednio. Co jest? Za mały bit. Nie, dobra, muszę iść po nowego bita. Nie znalazłem żadnego bita dopasowanego do takiej śrubki. Totalnie nic nie mam, więc trzeba się jakoś przemęczyć, ale kiedy już tutaj wracałem, pomyślałem sobie, że nawiercę otwory. Nawiercę otwory, żeby od razu wkręcić, bo tym ta śrubka mi tak lata na tym bicie, że to jest po prostu masakra. Nie da się tego wkręcać. Dlatego zmieniamy nawiertło, zrobię otwory. No a już się doszczętnie połamało. Widzicie? Czy ono się schowało? Schowało się. Dobra. Myślałem, że się połamało. Kurr! Dobra, najpierw tak spróbuję. Pierdolone. Jak
jak ja mam to sobie przykręcić, kurde? Wsadzam w dziurę, jest już otwór zrobiony. Dole, dlaczego to się tak kręci? Kurde. Pada deszcz. No zaraz muszę się schować, zwłaszcza z kamerą. Kręć się. Ale obraca się, a ten otwór? No, a to się w kółko kręci. Dobra, szybko na wierce, jednak większym wiertłem. A jak będzie za duży otwór? O! Dobra, tak wejdzie. Przynajmniej weszło. Przykładam tablicę i przykręcamy, nie? Na dwa wystarczy. Ty, przez to, że zrobiłem pełny otwór, ta śruba się nie trzyma. Ale ta się mocno trzyma. Dobra, niech będzie na dwóch. Wcześniej było na dwóch i silikonie, wypaść nie wypadnie. Jest ramka, wygląda zdecydowanie lepiej niż to. Piękne, czarne wstawki. No zajebiście. Ty, ja siedzę tutaj półtora godziny. Obym z przodu nie miał takich zaskoczeń. Patrzcie, co specjalnie dla was robię. Nie będę przerywał nagrywania. Jak możecie zauważyć, pada. Nie chcę, żeby się sprzęcik uszkodził. Narzuciłem kamizelkę odblaskową i działamy dalej. Tutaj robimy to samo, ale tutaj już są ładne śrubki. O nie, no tutaj to pięknie wychodzi. Tu nie będzie żadnego problemu. Tak powinno być wszędzie. Z tamtej strony też tak powinno być. A nie taka popelina, przecież to była masakra. Ramka zdjęta. W zasadzie szybka akcja, zaraz kończymy. Pyk, tutaj rameczka. Kurde, tutaj pięknie weszło, bo akurat jest plastik. Więc to żaden problem, kurde. Tak powinno być wszędzie, tak samo powinno być na budowie. Nie, że ja przychodzę i się nagle okazuje, że jest 15 problemów do rozwiązania, nad którymi siedzę kilka godzin. Tylko przychodzę i nie ma problemów, tak powinno być. Ale niestety życie jest ciężkie, jak wiadomo. Mamy to. Ramki wymienione, możemy wracać na remont. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Ogólnie małe, ale ciężkie, powiem Wam. Zwalnianie blokady. Pyk. O, mamy liścik. Cześć majster. Razem z żoną od niedawna zaczęliśmy oglądać twój kanał. Trzymamy kciuki, aby wszystko fajnie oraz elegancko wychodziło. Mam pytanie, jak skończysz remont całego domu, czy dalej będziesz prowadził swój kanał? Kurde, oczywiście, że będę dalej prowadził swój kanał. Na pewno się coś znajdzie. Remont to nie wszystko. Jeszcze można postawić altankę, wykopać basen. Mnóstwo rzeczy można zrobić. Możecie pisać swoje pomysły, co można robić po remoncie. Bo nie wiemy, czy życzyć ci szybkiego remontu, czy może dłuższego. Aby my, widzowie, mieli co oglądać. Pozdrawiam z żonką. PS, mam prośbę, czy mógłbyś pozdrowić Pawła, Sebastiana oraz Mateusza. Z góry dziękuję. Oczywiście, Paweł, Sebastian, Mateusz, pozdrawiam was oraz ciebie z żonką. Sprawdźmy, co mamy w środku. Proszę Państwa, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć par rękawiczek. Zajebiście, sprawdźmy. Czy mój rozmiar, bo takie malutkie się wydają, białe rękawiczki, czy albo dla babki. Jak będą za małe, to dla babki. Kurde, ty, naprawdę malutkie, nie? Nie, za małe trochę. Nie mój rozmiar. Jak? Pasują? Czyli wszystkie dla babek. Akurat będziecie miały do pracy. Co mamy dalej? Profesjonalne oksy. Fajne, gumowe, z noskami. No, przydadzą się. Za wiadomo, oczy trzeba chronić, jak będę robił jakieś niebezpieczne rzeczy, to będzie w sam raz. O, ej, co to jest? Do temperatury! Termometr mamy. Ej, zajebiście! Temperaturę, frost point, alarm. Alarm? Sprawdźmy, co mamy dalej od kogoś z żonką. To jest ciekawe, ciężkie i zapakowane tak. Nie ma książka. Nie, no co ty, ja nie czytam. A no, książka chyba. Ja czytam. 50 od twarzy Greya? Dostałem książkę. Trzeba przeczytać, kurczę. Gruba, dużo stron, więc myślę, że dzień mi zajmie. Ej, ale zajebiste rękawice. O kurde, ile par. Raz, dwa, trzy pary zajebistych rękawic. Oby nie rozmiar dla babek, tylko dla mnie. To są te takie typowo do spawania. Pasują w sam raz. No, zajebiste, przydadzą się na pewno. Trzy pary. Okej, okay. Co mamy dalej? Jest i dla baby. Myślę, że bibuszka, kurde, ej, ile ona już ma tych linek? Dużo, nie? 4, 5, nie? No już sama nie wytrzyma się bawić. No ona już nie wiem, może jedną dziennie sobie potargać, nie? Gwiazdki krzyżowe do układania płytek. Jak się używa gwiazdek krzyżowych? I mamy ostatnia rzecz. Proszę Państwa, to jest też do płytek. Wiem, co to jest, bo sam chciałem to zakupić. Tylko czekałem, aż oczywiście będę robił płytki. To jest zajebiste do układania płytek. Nie pamiętam nazwy tego, mam to zapisane w ulubionych. Do poziomowania płytek. Mamy taki haczyk, to dajemy pomiędzy dwie płytki, no nie?
ustawiamy i odkręcamy, ale kręci się, a nie powinno, bo to tym trzeba kręcić. A, ustawiamy sobie, na przykład mamy, wsuwamy w płytki ten teges i skręcamy i one nam się dociągają, żeby były dwie obok siebie równo. Zajebiste, to tak ułatwi robotę przy kładzeniu płytek, że masakra. Też 50 sztuk tego. Zajebiście, bardzo dziękuję. I to tyle w tej paczuszce. Bardziej takie rzeczy bym powiedział do płytek, a do płytek jeszcze daleko, ale na pewno się przydadzą, będzie to wszystko używane. Drogi widzu z żonką, bardzo wam dziękuję, pozdrawiam was, a my wracamy do odcinka. Nie chce mi się strasznie, ale w końcu rozbieramy tą ścianę. Tak jak wspominałem, wiem, że zrobiłem źle. No nie ma co ukrywać, ta ściana cała pracuje, tak jak wam mówiłem. Trzeba to rozebrać, sprawdzić te kontakty, bo też źle zrobiłem. Znaczy, może inaczej, kontakty zrobiłem dobrze pod względem przewodów, ale robiłem je tak chamsko na wcisk, bo za dużo przewodu zostawiałem w puszce. Powinienem ściągnąć więcej izolacji, żeby ten przewód tam łatwiej był w stanie się ułożyć. Plus przykręcałem wkrętarką się nie powinno. I mam obawy, że być może gdzieś jest jakiś przewód poluzowany, wysunie się i za jakiś czas, nie wiem, doprowadzi do pożaru czy czegokolwiek innego. Więc dla świętego spokoju wolę to rozebrać. Kurde, ten anemostat jeszcze znowu, będę musiał się z tym pierdzielić, nie? Myślałem, że zrobiłem dobrze, ale wyszło jak wyszło. I muszę to rozebrać. Nie podoba mi się to mega. O, przy okazji sprawdzimy, czy chociaż przewody się dobrze trzymają. O! Właśnie ty! W cholerę dobrze, że to zrobiłem, patrzcie. Już wam to pokażę. Kurde, jak ja się cieszę, że was mam, nie? I patrzcie, co odwaliłem. Wciskałem na chama, patrzcie. Nic nie poluzowywałem, przewód jest luźny, wypadł. Widzicie? Ale mnie ciarki przeszły, jak sobie pomyślałem, do czego mogłem doprowadzić, nie? W tym filmie zrobimy to poprawnie. Doinformowałem się, poczytałem wasze komentarze. Wiem mniej więcej, jak to powinienem zrobić, ale widzicie? Pomyślcie sobie, żebym nie prowadził YouTube'a. Robiłbym to sam dla siebie, nie nagrywałbym tego, nie pokazywałbym wam. I po prostu bym tak zostawił. Bo moim zdaniem to było okej, nie? No co, wsadziłem. Trzymało się. Ja bym to wszystko podłączył i okej, może, bo to dopiero wypadło, jak wyciągnąłem ten kontakt, dosłownie zobaczyłem, jak on wyleciał. I byłyby tu gniazdka, byłby prąd. I jak to by się zjarało na przykład, podpaliło cokolwiek, to przecież to by była masakra. Drewniana podłoga, drewniany strop, to byłby dramat. I trzeba rozkręcić tak wszystkie sprawdzić jeszcze raz. Jeszcze raz to powiem, mega wam dziękuję, że sypiecie mi rady. Czasem mnie opierdzielacie. I to tak konkretnie, jak czytam niektóre komentarze, ale bardzo dobrze, bo być może gdybyście tak ostro mi nie pisali w tych komentarzach, może bym to zignorował i na przykład nie wyciągnął tych kontaktów, nie chciał poprawiać tej ścianki, bo jestem leniwy mocno i kurde, naprawdę nie chciało mi się tego poprawiać. W sumie widzę, że innych palcem nie wyciągnę. Pewnie ten też był dobrze ściśnięty, ale pod wpływem tego, że wciskałem to na chama, się poluzował. Mam nadzieję, że po tym filmie będziecie dumni, bo kurczę, naprawdę. Staram się, nie? No co, czytałem w necie i w ogóle, ale widzicie, nie o wszystkim idzie się tak prosto dowiedzieć w internecie. No skąd ja mogłem wiedzieć, żeby nie wciskać na chama gniazdka? No teoretycznie jest to oczywiste, żeby nie wciskać na chama, ale jak widzicie, nie umie. Widzicie, najważniejsze, uczcie się na moich błędach, przynajmniej wy nie będziecie musieli robić dwa razy jakiejś roboty. No akurat tutaj, z tego co widzę, to się wszystkie przewody trzymają, ale widzicie, tam wypadły, nie? No, dobra, mam go. Ach, pierwszy zdjęty, jesteśmy. Ej, to może od razu tej pianki użyję, której używałem z drugiej strony. Zostały mi jeszcze dwie puszki. No kurde, trzeba wykorzystać. Wiecie, no dodatkowa izolacja, nie? Teraz ten nieszczęsny anemostat, który musiałem... Wow! Ale złapałem kamerę, by walnęła obiektywem w glebę. Jakim cudem? Okej, źle nóżki były rozstawione. Ja pierniczę, gdyby nie mój refleks ninja, to by było po aparacie pewnie, jakby walnął tak. I od razu poprawimy anemostaty. Powiem wam, że przy tej ścianie porobiłem mnóstwo błędów. Po tej stronie. I wszystko trzeba dzisiaj naprostować, żeby widzowie, którzy widzieli tamten odcinek, a się nie znają, żeby czasem nie myśleli, że to, co zrobiłem, było poprawne. Czyli w pierwszej kolejności biorę odkurzacz, trzeba odkurzyć tą ścianę i wszędzie władować pianę. Chciałem ogólnie jeszcze poruszyć jeden temat, który przewija się raz na jakiś czas w komentarzach, a mianowicie, bo z filmu na film zdarzają się komentarze,
że celowo robię popelile, że ja jestem tak naprawdę profesjonalistą i że ja robię celowo źle, żeby później poprawiać, żeby było więcej filmów. Takie są komentarze. I sobie stwierdziłem, że powiem na filmie, żeby nie pisać tak jakby każdemu z osobna. Nie każdy jest od początku, więc nie każdy może sobie zdawać sprawę, że ja jestem totalnym laikiem, nie miałem nic do czynienia z budowlanką. Okej, w internecie jest wiele rzeczy można znaleźć. Często robię na czucie. Nie zawsze znajdę dokładnie to, co bym chciał znaleźć. No i wtedy wychodzą takie buble, gdzie niegdzie wychodzi popelina i jest źle. I to nie jest tak, że ja coś robię i robię to specjalnie źle. No pomyślcie sobie, myślicie, żebym celowo tak robił? Czy ja na takiego wam wyglądam? Jak coś mi nie wychodzi, to nie jest tak, że ja zrobiłem celowo źle, tylko po prostu no nie mam takiej wiedzy, nie? Wiecie, budowlanka jest bardzo obszernym tematem. To nie jest takie proste zbudować dom, jakby albo wyremontować. Jakby to było takie proste, każdy by się za to brał, no bo by to było proste, nie? Popatrzmy na poddasze. Zaizolować poddasze wełną, nie? Trzeba wiedzieć ile, trzeba wiedzieć co, czy wełna, czy... czy piana, czy jeszcze jakieś może inne rzeczy. Czy jak jest odeskowanie, czy trzeba robić szczelinę dylatacyjną, czy nie trzeba. Czy membranę paroprzepuszczalną, membranę taką. Kiedy to, kiedy tamto. To się tak tylko wydaje, ale niby chcesz zaizolować tylko dach, a tu nagle się okazuje, że żeby to zrobić, trzeba wiedzieć tyle. Budowlanka jest bardzo ciężka. Ja nie wszystko ogarniam, staram się jak mogę, ale sami widzicie, jak czasem wychodzi. Więc... chciałem tylko powiedzieć, że właśnie tak jakby stanąć w swojej obronie, że proszę Państwa, jeżeli widzicie, że coś robię źle, to serio nie robię tego celowo. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem, czy nie, ale ja czasem potrafię tutaj przyjść na budowę i przez 2-3 godziny patrzeć na przykład na daną robotę, jak ja mam to zrobić. Po prostu sobie stoję, chodzę, patrzę pod różnymi kątami i się zastanawiam, co ja mam tu zrobić. Bo to nie jest takie proste, nie? Wiecie, są różne metody, jedna kosztuje więcej, druga kosztuje mniej. Wszystko trzeba przemyśleć. Jest budżet, który chciałbym zrobić, czyli 50 tysięcy za ten remont, więc ja naprawdę muszę się postarać, żeby się zmieścić, nie? Koniec smęcenia, koniec gadania o takich pierdołach. Trzeba działać. Proszę Państwa, jak będę wzmacniał ścianę? O tym jesteście pewnie bardzo... zaciekawieni. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, nie? Jeden z widzów podesłał mi fajny filmik, w którym jakiś gościu z takiego profila robił wzmocnienie. Tu nie mogę sobie zastosować takich wieszaków jak na tamtej ścianie, bo tutaj jest za duża odległość, więc wieszaków nie dam. Trzeba kombinować. Sprawdzimy tą metodę. One się strasznie gibią. Przydałby się chociaż taki właśnie wspornik po środku. Co musimy zrobić? Musimy zrobić taką L-kę. Wiecie, to będzie takie mocno budżetowe, bo wykorzystam wszystkie takie skrawki, które mi zostały po cięciu. Robimy tak. Cyk. Mamy L-kę. Pyk. Przetestujemy na razie na jednym. Tak. Teraz trzeba podciąć. O, żeby nie wystawało poza profil. Do ściany. Pyk. Na dwa wkręciki. I do naszego profila. Też na dwa wkręty do blachy. Ej, czy to coś dało? No, ej, jest różnica. Ogromna. Kurczę, drogi widzu, bardzo ci dziękuję za podesłanie mi tego filmu. Mamy tak, tu na dwa wkręty, żeby się trzymało, jest profil do tego. I dzięki temu naprawdę ja to przyciskam i to się okej. Zgina się tutaj lekko, nie? Tutaj pracuję. Ale wkręt będzie na samym środku, bo wkręty idą przez środek, więc będzie całą powierzchnią profila pracował, a nie tylko tędy. Jak tu już przyciskam, to jest naprawdę fajnie sztywno. Tutaj ja leciutko to przyciskam i on cały pracuje. Tu jest naprawdę zajebiście. Chyba tak zrobimy wszystkie te profila. A trochę ich jest, nie? Ale no co, mam inne rozwiązanie? No nie mam. Chyba tak trzeba zrobić. Oby jak przykręcę regips, żeby to już się trzymało zajebiście, nie? Bo naprawdę już mnie denerwuje te poddasze. Sobie nawet nie wyobrażacie, jak ja bardzo marzę o tym, żeby zejść i działać już na dole. Nie, no jest ogromna różnica, naprawdę. Myślę, że to będzie już git. Kurde, turbo różnica, tak to mogę określić, turbo. Jest zajebiście się wydaje. Jak fajnie, że wkręty się trzymają w pustakach, nie? To jest coś pięknego. Nie trzeba wiercić. Nie wiem, czy pamiętacie. Pokażę wam.
ale daszek, który jest nad drzwiami na dworze, przykręciłem na 6 wkrętów do regipsów. Jakieś pół roku temu. Przetrwał całą zimę. Przetrwał potężne wichury. Naprawdę zwiewało wszystko z tego podwórka. I ja myślałem, że ten daszek mi odfrunie. A on, jak go przykręciłem, tak się trzyma. Jeżeli wejdziecie w komentarze pod tamten film, mnóstwo ludzi naśmiewało się ze mnie, że pierwszy lepszy wiaterek i mi go zwieje. Pierwszy lepszy śnieg i on się zawali. Ja sam zacząłem w to wierzyć i chciałem go usunąć i przykręcić inaczej, ale mi się nie chciało i tak został przez pół roku. I on się trzyma naprawdę mocno. Jak widzicie, najprostsze metody czasem są najlepsze. W pustaka, 6 wkręcików i naprawdę duży daszek się trzyma. Teraz założę regips i zobaczymy, czy to coś w ogóle da. Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale przyłożymy, zobaczymy. Bo nie ma sensu, żebym robił dalej, a okaże się, że jednak to nie wystarczy. Więc przykładam, trzeba go przykręcić i wszystko sprawdzić. Tyryry. Jako tako przykręcone. Proszę Państwa, wielka chwila. Czy to, co zrobiłem na każdym tym profilu, ta podpórka... O kurde, ty! Luksus! Nic nie pracuje. Nie wiem, co ja bym naprawdę bez was zrobił, nie? Ja nic nie umiem, na to wychodzi. Ale przynajmniej się uczę. Uczę się razem z wami. Ja coś źle zrobię? Wy mnie opierdzielicie? Dowiem się od was wielu rzeczy? I potem zrobię to dobrze. I umiemy razem. Kurde, przecież nie powinienem przykręcać. Najpierw powinienem założyć ten anemostat. Ja pierniczę! Znowu się zagadałem i zapomniałem. Czego od was jeszcze się dowiedziałem, to to, że nie powinienem na anemostacie ściskać wełny. Są tutaj dwie warstwy rury. Jest jedna ta zewnętrzna, która jest na wełnie, i jest jedna w środku, w której płynie właśnie powietrze. I to ją powinienem ścisnąć tą opaską i wtedy lepiej będzie się trzymała na anemostacie, a tą warstwę, czyli wełnę z tym aluminium zewnętrznym, powinienem naciągnąć wtedy już na tą rurę i skleić taśmą. Widzicie? Takich rzeczy nie wiedziałem. Wszystkiego się dowiaduję, no kurczę, właśnie najgorsze jest to, że dowiaduję się po filmie. Dlatego musicie wbijać na Instagrama. Często mówię, co robię na Instagramie. Jeżeli chcesz mi dać radę, wbij na Instagrama. Coś tam się udało naciągnąć. Ta zasrana opaska się nie chce ściągać. No co jest z tą opaską? Opaska jest tak wygięta, że już gówno z nią mogę zrobić, nie? Muszę skądś opaskę wytrzasnąć, idę zobaczyć, czy jakąś mam gdzieś zapasową. O, ty, jest akurat jedna. Teraz powinno się udać. Z nową opaską, z palcem w dupie. Ogromna różnica, to się trzyma bardzo mocno teraz. O kurcze, widzicie? Ile ja się rzeczy od was potrafię nauczyć. Wcześniej jak robiłem, że łapałem jeszcze tą wełnę z tym, no to porażka, to spadało. Teraz? Luksus. I patrzcie, teraz nasuwamy całe dookoła. Teraz jest zrobione porządnie. Mam taką nadzieję. Teraz bierzemy taśmę aluminiową i trzeba okleić tą rurę, żeby tam nigdzie nie uciekało powietrze. Jak to okleić, żeby to miało sens? Przyklejam sobie, ale co mi to da? Ja tylko nakleję na to. Ścisnąć się tego nie da. Trochę bez sensu. A może tak zostawię? Kurde, boję się, że znowu popelinę zrobię. I mnie opierdzielicie. Co mi da ta taśma? Jak ja ani ścisnąć nie mogę, ani nic. Co ja to mam niby zrobić? Do czego ja mam tą taśmę przykleić? Jak sobie tutaj przyklejam tą taśmę aluminiową, no to co mi to daje? No nic. Tak zostawię. Bierzemy się za kontakt. Jak widzicie, przewód jest w cholerę za długi. Kompletnie nie ma sensu, żeby był tak długi. Dlatego bierzemy i trzeba go skrócić. Przynajmniej myślę, że o tyle. O tyle skracamy. Przewód mamy obrany, ściągamy tą izolację z wszystkich trzech przewodów. Wyciągamy ten tył puszki. No i w zasadzie no to teraz no to samo. Chodziło głównie o to, żeby zmniejszyć długość tego przewodu. A i coś jeszcze dowiedziałem od was. To akurat zabawne, bo serio nie wiedziałem o tym. Z tyłu, na każdym takim gniazdku, bo mamy tutaj takie szczypce. W puszce zaciskają te ząbki i dzięki temu puszka nam nie wypadnie. I tu, na każdym takim gniazdku, była gumka recepturka. Ja je wywalałem. Słyszałem, że po prostu ta... że to jest tak o. I przez to się bardzo denerwowałem. Ta gumka powinna tak zostać. Specjalnie te blokady ściąga do siebie, bo one są luźne. I dzięki temu to mi naciąga je. O, widzicie? I mi przez to nie blokuje się w puszce.
a mi to cały czas się blokowało w puszce. Ja musiałem tam, kurde, śrubokręt wsadzać i popychać to i mi to blokowało, denerwowałem się przy tym. A tej gumki się nie ściąga. Skąd ja mogłem wiedzieć takie rzeczy? No kurczę. Brązowy to jest ten, w którym idzie prąd. Niebieski to jest neutralny, a żółto-zielony to jest uziemienie, pamiętajcie. Czyli do tego bolca. Żółto-zielony idzie do bolców. Teraz się przewody trzymają, nie wypadają, jest gitara i próbujemy to wcisnąć. Mamy pierwsze gniazdko. Jest teraz zrobione, mam nadzieję, że dobrze. Przewody nie są ściśnięte, nie są wciśnięte na chama. Skręcone śrubokrętem, nie wkrętarką. Biała izolacja została ściągnięta tyle, ile się da. Więc mam nadzieję, że teraz będzie poprawnie. Założę od razu sobie już ten anemostat. Okej, mogę kontynuować. Robię kolejnego regipsa. Kurde, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tego najbardziej się obawiam. No na pewno miałem poprawić łączenia. Czyli na przykład tak jak anemostat, inaczej założyć rurę. Poprawnie, i to zrobiłem. Taśmą mnie okleiłem, nie wiem jak to niby zrobić. Więc tak zostawię. Wzmocniłem profile. Na nowo przykręcam gniazdka. Chyba tyle musiałem poprawić, nie? Kurczę, wiecie, komentarzy było tak dużo. Minęły już z 2 tygodnie. Wydaje mi się, że tyle miałem poprawić. Mam taką nadzieję. Puszka siedzi sztywno. Skręcamy. No nie no, a co jest? Co jest nagrane? Cały czas wypada. Przecież robię dobrze. No kurde! Wypadają mi, nie wiem dlaczego. Tu gdzie mam ten niebieskie, bez problemu je mogę wyciągnąć. Kuźwa, co jest grane? No ja pier... A inne? No tu inne się trzymają, nie ma opcji. Co jest nagrane. Nie wiem, zdejmę może troszeczkę więcej izolacji, może da się głębiej to wsadzić. Ścisnąłem mocno. Wyciągam, próbujemy. No kurwa, wychodzi. Nie mam pojęcia, co ja mam tu niby zrobić. To kurwa wychodzi po prostu. Patrzcie, sobie chwycę przewód. No kurwa, tak nie powinno być. Ściskam z całej pety kurwa. Już tutaj ta śruba zaraz się wyrobi. Ściśnięte w pizdu, a to się k***wa wykręca. Ja p***le. Już mnie zaczyna denerwować. Przepraszam, że tyle przeklinam, ale naprawdę. No żeby 10 razy wkręcać i wykręcać cały czas to samo, bo przewód wylatuje i nie wiesz dlaczego. Ściskam go naprawdę z całej siły. Wszystkie te przewody zrobiłem tak samo, trzymają się. Tutaj uziemienie i ten. I od prądu. Te neutralne się nie trzymają. Jak tu się nie denerwować? Bez problemu je mogę wyciągnąć. Jeszcze raz to wsadzam. Wsadziłem. Wsadziłem bardzo głęboko. Długie przewody. Skręcam. Okej, już je zacisnąłem i jeszcze dokręcę mocniej. Tak jak te wszystkie inne. Sprawdzamy. Jak to teraz wyleci, to idę do domu, nie? Bo nie będę się tu wściekał. To jest jakaś porażka. O! Ej! Coś tam złapało! Nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło. Co ja tu niby uczyniłem, że jest nagle lepiej. Ale się to trzyma, nie? Kolejne zrobione. Jeszcze jedno. Gdzieś tu była gumka. O, tu jest gumka. Kurde, jak dobrze, że ja tak niedokładnie sprzątam, nie? Bo tak to mnie pewnie wyrzucił te gumki. A tak, mam. I zajebiście. Zakładamy. Kolejne zrobione. O, starość. Okej, ta strona zrobiona. Kurczę, która jest godzina? 22, po 22. Muszę jeszcze zrobić tą ścianę. Tutaj są 3 regipsy, ale to chyba już jutro. Widzimy się jutro. Kolejny dzień, nie ma co się pierdzielić. Szybko ściągam tą całą ściankę i robimy to samo, co z tamtej strony i będzie zajebiście. Tu chyba zrobię inaczej i nie będę ściągał rury. O, tylko zostawię tak, regips. Jest to naprawdę solidnie się trzyma. Tu się nic nie ruszy, nic nie wyjdzie, więc tą rurę tak zostawię. Kurde, praca przy skosach to jest naprawdę masakra. Plecy bolą już od samego początku. Odkurzam,
daję piankę i działam. Takie, kurczę, mam pytanie do was. Patrzcie na to. Wokół są pustaki i ktoś tu dał cegły. Czy to ma, kurde, jakieś zastosowanie? Czy to po prostu jakiś cymbał robił i nie chciało mu się pustaka dociąć, więc wpierdzielił cegły? Bo mnie to zastanawia. Tak samo tutaj. Czy to jest po prostu, nie wiem, za mała szerokość na pustaka? Jaki jest powód tego, że w takim miejscu, czy w takim są wstawione cegły? Bo naprawdę tego nie rozumiem. Ała, kurde. Ostre. Trzeba uważać. Zasrane blachy. Pamiętajcie, nie róbcie tak jak ja. Róbcie to w rękawiczkach. Popatrzcie. Może i nie wygląda, ale boli. Proszę państwa, krwawię coraz bardziej. Jeżeli się wykrwawię, to chcę, żebyście wiedzieli, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ten remont był najtańszy. O, co za ulga dla pleców. Te poddasze mnie już dobija, nie? Tyle czasu na poddaszu. Jakby nie mogło to potrwać tydzień. Jak ja już chcę być na dole i robić remont na dole, nie? To jest dosłownie moje marzenie. Trzeba się brać za robotę. Powiem tak, jak będziecie w moim wieku, to zobaczycie, co to znaczy. Ból pleców, kurde. Tutaj popsikałem, bo była ta cegła, która nie mam pojęcia, po co tam w ogóle była. I trzeba piankę zerwać z przewodów. Ta pianka jest niby łatwopalna. W ogóle to, cały czas wszystkie takie drobinki przyczepiają się do rąk. To jest namagnetyzowane, tak? O, zrobimy test, czy złapię. Zrobimy sobie mały test, bo ta pianka jest materiałem łatwopalnym. Wziąłem zapalniczkę, chcę sprawdzić, jak bardzo się to będzie palić. Odpalamy. Dobra. Jara się i to ostro. Patrzcie, od razu płonie. Jest łatwopalny i to bardzo. Dosłownie na chwilę wystarczy i od razu się jara. To mnie od razu gaśnie, ale dlaczego? Widzicie? To od razu gaśnie. Dobra, to już się chwilę paliło. Jest mega łatwopalny. No, trzeba dobrze odsunąć tą piankę od przewodów. Mam kawałek profilu aluminiowego. Wiecie, to musi być w miarę bezpieczne. Dobra, teraz jest git moim zdaniem. Przewód jest odizolowany w zasadzie od tej piany profilem aluminiowym, więc myślę, że jest git. Teraz mogę regipsa przyłożyć. Cyk. No. Mamy to. Kolejny regips zrobiony. Wszędzie zrobiłem już te łączenia. Stawiamy. Kurde, ta puszka cała wpada. Niedobrze, niedobrze. Jak to rozwiązać, taki problem? Dosłownie calutka wpada do środka. Będę to robił na wyciągniętej puszce i po prostu ją później wcisnę. Nie wiem, jak to zadziała. Proszę cię, nie wlatuj. Wygina mi całą puszkę na bok. Przez to, że tu jest ten regips uszkodzony, ściąga mi cały czas puszkę w jedną stronę. Tu się zapada. To jest naprawdę taki tester cierpliwości. I jak widać, ja cierpliwości tej nie mam. Co za kurde gówno. Jak mnie to denerwuje. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak drażnią mnie te zasrane puszki. No kurwa, nie chcę chwycić. Proszę was. Po co ja rozbierałem te ściany? Już sobie czapkę zdejmę, bo mi się ciepło w głowę zaczyna robić. Przyłożę nóż pod tą puszkę, bo ona ma takie ranty. Może to się uda, nie? Będę tu bardzo delikatny w tym wszystkim, żeby tu nic nie wypadło. Proszę, złap. Ty, mam to. Ja pierniczę, ty, jaki patencik. Mamy to. No nie! No nie! No patrzcie to! Nie, ja tutaj się zaraz poddam. No przecież tak nie zostawię. No już bardziej się skręcić nie da. No patrzcie, kur... Całe się rusza. Co za... Nie! Zaraz mi naprawdę nerwy puszczą. Czy to jest jakaś porażka? Jest dziura. Jak to mam kuźwa naprawić? Całe się rusza. Co ja mam z tym kuźwa zrobić, nie? Naprawdę te kontakty mnie już dobijają. A zwłaszcza ten jeden. Odkręcam. Co tu kuźwa zrobić? Im dłużej przy tym grzebie, tym bardziej się rozwala te całe gniazdko. Znaczy ten cały regips. Już nie mam pomysłów, nie? Wiecie co?
poddaję się przy tym gniazdku. Będziecie widzieć to na filmie. Prosiłbym was bardzo, dajcie znać w komentarzu, co ty mogę zrobić. Już jest za luźna dziura, to się wyciąga. Czy macie jakiś pomysł, jak to zrobić, jak to naprawić? Bo ja już się przy tym poddaję. Lecimy dalej. To niech się faka, kurde. Tutaj zrobię to trochę inaczej. Może nie będę musiał tego zasranego kontaktu wyciągać, bo on został skręcony na pewno dobrze, bo tam jest pojedynczy. Regips oparty, mogę zrobić swoje, z powrotem przyłożymy i bajlando. Opiera się o tamtą ścianę i zajebiście. Kurde, nie starczyło. Ja pierniczę, a miało być tak pięknie, kurde. No i cegły będą odkryte, no. Z pół metra. Szkoda, szkoda. Profile przykręcone, składamy to. Ty, gdzie ty się patrzysz, co? Nieładnie tak. Ja się tylko schyliłem po wkrętarkę. No i się trzyma luksusowo, naprawdę. Kurczę. A! Patrząc już tak, wygląda to naprawdę nieźle, nie? A jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu stop, a ja przypnę ci serduszko. Dzięki temu będę wiedział, że dotarłeś do samego końca. Elo!